W tym filmie pokażę kamerę endoskopową Keywitz, która ma możliwość obrotu aż o 210 stopni w dwóch kierunkach. Pozwala na precyzyjne dotarcie i inspekcję trudno dostępnych miejsc. Z pewnością będzie z niej zadowolony mechanik samochodowy, elektryk, hydraulik. Zapraszam na materiał. Tak wygląda pudełko, w którym znajduje się kamera. Jej nazwa to KBA01. To są jej podstawowe parametry techniczne. W pudełku znajduje się mała walizeczka, a w niej dopiero kamera, akcesoria i instrukcja obsługi. Instrukcja jest w paru językach, niestety nie ma języka polskiego, ale jest w większości obrazkowa, także nie powinno być problemu z uruchomieniem urządzenia. Przewód do ładowania oraz przesyłu danych do komputera. Dodatkowe akcesoria do zamontowania na kamerę: haczyk, magnes, lusterko oraz ochrona obiektywu. Trzeba tu podkreślić, że jest to kompletne urządzenie. Aby z niego korzystać, nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów. Wyświetlacz jest duży typu IPS o przekątnej 4,3 cala. Pod gumową zatyczką znajduje się gniazdo karty pamięci, która jest już w urządzeniu, przycisk resetowania oraz gniazdo USB typu C do ładowania oraz do przesyłu danych. W rękojeści znajduje się pokrętło, którym możemy obracać kamerę w jednej płaszczyźnie w bardzo dużym zakresie, bo aż 210 stopni. Długość giętkiego przewodu, który można dowolnie formować, to aż 1,5 metra. Średnica końcówki to 8 mm. Końcówki montuje się poprzez ich nakręcenie, a to obraz z końcówki z lusterkiem. Końcówka z magnesem, do tej końcówki mam uwagi, uważam, że jest źle skonstruowana, bo zasłania cały obraz. Powinna być bardziej z boku. Końcówka z haczykiem. Z jej pomocą udało mi się wyciągnąć pierścionek spod szafy. Na końcu znajduje się oświetlenie LED, które możemy włączyć na 100% 80% 50%. I może być ono też wyłączone. Przejdźmy teraz do obsługi urządzenia. Włączamy je przyciskiem On/Off. Kolejny przycisk to przycisk ustawień. I tu ważna informacja dla polskich widzów: można ustawić język polski. To, co oglądamy, możemy też nagrywać i robić zdjęcia. Możemy wybrać ich jakość. Można też nagrywać dźwięk, ale mikrofon jest w obudowie ekranu. Podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów możemy ustawić etykietę. Będzie wyświetlała się data. Ustawienie daty i godziny. Czas automatycznego wyłączenia, ustawienie jasności ekranu. Wraz z urządzeniem jest dostarczona karta pamięci o pojemności 32 GB. Obraz wyświetlany na monitorze możemy obracać o 180 stopni. Możemy go też powiększyć cyfrowo 2, 3 i 4 razy. Przyciskiem z symbolem żarówki regulujemy oświetlenie kamery. Przycisk M służy do przełączania między robieniem zdjęcia a filmowaniem, a także do wywołania już nagranych filmów i zdjęć. Czerwonym przyciskiem przy pokrętle robimy zdjęcie lub rozpoczynamy i kończymy wykonanie filmu. Jak już wspominałem wcześniej, w urządzeniu jest już zainstalowana karta pamięci o pojemności 32 GB. Urządzenie zasilane jest z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2000 mAh. Zapewnia on pracę do ponad 3 godzin ciągłego użytkowania. Tym samym przewodem możemy przesłać dane zapisane na karcie pamięci urządzenia do komputera. Przy kamerze znajduje się czujnik temperatury, który ostrzeże nas po przekroczeniu 75 stopni Celsjusza. A po przekroczeniu 80 stopni, kamera wyłączy się. Do czego to urządzenie może nam być potrzebne? Oto parę przykładów. Sprawdzanie trudno dostępnych miejsc przy przebiegu różnego rodzaju instalacji: instalacji gazowych, wodnych, cieplnych, teletechnicznych. Najlepszy obraz uzyskujemy w odległości od 2 do 15 cm od kamery. Posiada ona stopień ochrony IP-67, możemy więc ją zanurzyć bez obaw w wodzie. Aby obraz był czysty i wyraźny, należy kamerą poruszać w miarę wolno. A to są zdjęcia i filmy nagrane z inspekcji kanalizacji. zajrzymy w trudno dostępne miejsca różnych urządzeń bez ich przemieszczania i demontowania. To urządzenie idealnie sprawdzi się w technice samochodowej. Nie ma potrzeby używania różnego rodzaju lusterek, ta kamera zajrzy dosłownie wszędzie. Obraz jest. Kolorowy, wyraźny, a co najważniejsze, możemy dokumentować inspekcję robiąc zdjęcia i kręcąc filmy. Dzięki endoskopowi Keyvic wyposażonemu w przegubową głowicę możemy poruszać się w ciasnych przestrzeniach i zajrzeć precyzyjnie tam, gdzie nie można zobaczyć to gołym okiem. Jeżeli film się podobał i zobaczyłeś go do końca, możesz zostawić łapkę w górę. Napisz pod filmem, co o tym myślisz. Zapraszam też do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, a nie ominą Cię żadne nowe filmy. Dziękuję za uwagę.